zaliczone. Ha? Kotku, co jest? Nic. Kocie, widzę, że coś cię gryzie. Proszę, powiedz mi, co się dzieje. Nie. Ty mi powiedz. Co? Powiedz mi, kim jesteś. Kocie, wiesz, że nie możemy... znać swoich tożsamości? Ta, ty wciąż trzymasz się tej zasady. Chwila. O czym ty mówisz? Dowiedziałem się, że Ruda Kitka i że uznają swoje tożsamości. Co? I wiesz, co jest dziwne? To, że ci to nie przeszkadza. Tym bardziej, że dowiedziałem się, że Kitka zna twoją. Sądzę, że jestem jedynym, którym nie możesz ufać. Kocie, to nie to, co... Cóż, a dla mnie tak jest. Nie ufasz mi. Wciąż po tym wszystkim? Jak ci się wydaje? Nadal nie widzisz we mnie swojego partnera? Kocie, przecież wiesz, że to nieprawda. To powiedz mi, kim jesteś. Proszę. Mogę ci powiedzieć. Wybacz, kotku. Rozumiem. Będziesz przede mną to ukrywać. Naprawdę mi nie ufasz. Nie, kocie. To nieprawda. Nie, nie powtarzaj tego znowu. Przestań mówić mi, że mi ufasz. Kiedy to oczywiście jest, że nie. Po prostu pozwól mi odejść. Proszę. Nie chcę już być twoim partnerem. Co? Przepraszam, moja pani, ale nie chcę cię ranić. Potrzebujesz partnera, któremu może całkowicie zaufać. A oczywiste jest to, że ja nim nie jestem. Kocie, nie możesz o tym myśleć. Ty naprawdę myślisz, że ci nie ufam? Naprawdę? Cóż, wiesz, dlaczego nie mogę ci powiedzieć mojej tożsamości? Ponieważ próbuję cię chronić. Przed czym? Przed tobą. Co? Kocie, nie chciałam ci tego mówić, ale... wiele miesięcy temu byłeś pod władzą Akumy. Jakimś sposobem odkryłeś moją tożsamość. Nie wiem jak, ale... to był powód, dlaczego stałeś się... białym kotem. Biały kot? Tak. Twoje włosy i strój były białe. Byłeś... blady i... i? I... twoje piękne zielone oczy zmieniły się w przerażające niebieskie. Kładku, ja nie chcę zadawać ci więcej bólu, mówiąc ci to. Nie mogę ci stwierdzić. Hej! Hej, moja pani! Jest dobrze. Proszę, kontynuuj. Zniosę to. Kocie, kiedy stałeś się białym kotem, ty wszystko zniszczyłeś. Uliczając mnie. Nie, nie, nie. To nie może być prawda. Jak ci się wydaje? Ja nie umiem udawać przerażonej, kurwa. Bra. Ona zaczyna ryczeć, bo mam do tego polewkę, jakby... Co jest ze mną nie tak? Przestań mówić mi, że mi ufasz. Kiedy to oczywiście jest, że nie. Ale mój królik się wkurzył. Kazik, pozdrawiam. Nie mogę cię skrzywdzić. A to co ty robisz przez cały sezon? Czwarty, trzeci, drugi, pierwszy. Że praktycznie cały czas. Boże,
Nawet nikt z was sobie nie zdaje z tego sprawy, jaki czuje się cringe, nagrywając kwestie głosowe. Bra.